Każdy człowiek rodzi się zupełnie wyjątkowy. Niestety żyjemy w świecie, w którym zamiast być akceptowani ze względu na swoje różnice, czasami jesteśmy wytykani, wyśmiewani i izolowani. Nasza wyjątkowość jest wyśmiewana do tego stopnia, że czujemy się samotni, źli i odrzuceni, a chcemy być jedynie normalni jak wszyscy inni. Ten mały chłopiec jest wyjątkową osobą i znalazł przyjaciela, który jest właściwie taki jak on. No cóż, prawie taki jak on. Christina Humphreys przeglądała swoją grupę dla mam dzieci z wadą rozszczepu wargi i natknęła się na coś, co zaciekawiło ją i zatrzymała się na dłużej. Widzicie, syn Christiny, Madden, nie tylko ma rozszczep wargi, ale również ma heterochromię, czyli stan, w którym oczy osoby są w dwóch zupełnie różnych kolorach. Podczas przeglądania wspomnianej grupy, Christina znalazła zdjęcie kota, które zostało zrobione przez grupę ratowników, która uratowała tego bezdomnego kotka. Kot ten miał również heterochromię oraz, co ciekawe, rozszczep wargi. Madden i kot pod względem swojej unikalności byli do siebie bardzo podobni. Christina wierzyła, że to przeznaczenie i musi zrobić wszystko, aby ten właśnie kot zamieszkał razem z nimi. Niestety, oni mieszkali w Oklahomie, a kot był w Minnesocie. Na szczęście grupa przyjaciół Christiny, gdy usłyszała o niezwykłym kociaku, postanowili pomóc i sfinansowali wycieczkę, aby mogła pojechać po kota, który miał być przyszłym przyjacielem Maddena. Madden bardzo się ucieszył i postanowił nadać imię swojemu nowemu, najlepszemu przyjacielowi Moon. Teraz obaj mogą wspólnie stawić czoła światu pełnemu dręczycieli. Myślę, że bezpiecznie można powiedzieć, że ten kotek jest teraz bardzo kochany i z pewnością miał być częścią wspólnej podróży chłopaka w dorosłość. Christina ma nadzieję, że Moon może nauczyć chłopaka pewnych rzeczy o byciu wyjątkowym oraz pomoże dzieciom zrozumieć, że bycie oryginalnym i wyjątkowym jest niesamowitą i magiczną rzeczą. Każdy potrzebuje przyjaciela i każdy musi czuć się zrozumiany. Dzięki tej historii może wyciągniecie wnioski, że nie należy być niemiłym dla innych, niezależnie od ich wyglądu. A jeśli ktoś zachowuje się jak baran i jest wredny, to odpłać mu dobrocią. I pamiętaj, że najbardziej niekochani ludzie najmocniej potrzebują miłości. Dzięki za oglądanie filmiku do końca. Pamiętajcie o subskrypcji i dajcie znać w komentarzach, czy znacie kogoś wyjątkowego, a może sami macie wyjątkowe cechy? Siema!